Jak się masz? Co u ciebie jest? Nadaj łapę. Co, z kumplem się nie chcesz przywitać? Co z Henkiem? Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Mówił Jan Paweł III. Nie muszę, nie chcę i nie będę zmieniał ani mego życiorysu, ani mojego stylu uprawiania polityki. Nie będę się przebierał ciągle i udawał, że jestem światowidem o pięciu twarzach jednocześnie. My nie chcemy nikogo ustawiać tam, gdzie nas próbowano ustawić. Tam, gdzie stoi NATO. Tam, gdzie stoi ZOMO. Bo już jest przygotowywana strategia wyjścia z NATO. No, całkiem zwyczajnie jestem po rozmowie z panem premierem na ten temat właśnie. Jeżeli trzeba będzie wprowadzić ten stan wyjątkowy, to na jakimś terenie, na terenie całego kraju i na pewno nie na długi okres, bo przecież woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, ale potem spływa do Bałtyku. Ja w kwestiach wyludniania się Polski mam swoje osobiste zasługi, nie muszę się nimi chwalić. 3 maja to piękna tradycja polskiego parlamentaryzmu, to dzień polskiej dumy z budowy drugiej na kontynencie europejskiej konstytucji nowoczesnej. Ciężkie, dramatyczne rany mogą się zabliźnić stosunkowo łatwo dzięki procedurom demokratycznym. Rola prezydenta to nie jest reprezentowanie Polski za granicą. Panie, pan jest pijany. Proszę pana, jak pan się źle czuje, to niech pan idzie do domu. Odprowadzę was do domu w porządku. Ale jak się okaże, że nie jesteście pijani. No dobrze.